Mateusz zajmuje się optymalizacją podatkową. To jest bardzo już pejoratywne, co nie? Już, tak. jest strasznie w mediach, że to... Ja to zrobię sądę. Zobacz, zrobię sądę o tym, czy ludzie będą traktować takich ludzi, którzy rejestrują firmy za granicą, żeby ograniczyć właśnie haracz, czy to są zdrajcy narodu polskiego. Będzie hit, zobaczysz. Zdrajcy narodu. Co pan sądzi o przedsiębiorcach, którzy optymalizują swoje podatki i rejestrują przed firmy za granicą? Są to zdrajcy narodu polskiego, czy nie? Dla mnie tak. Dlaczego pan tak sądzi? No, proszę pana, no normalne, że tak, no przecież powinni tu płacić podatki, a nie tam nabijać komuś. Można ich zmusić do tego, żeby tutaj w Polsce płacić? Powinno się. Dla mnie powinno się, ale taki rząd mamy, jaki rząd, no. Zobaczymy, co będzie dalej. Czy to są zdrajcy narodu polskiego? No wie pan, no trudno mi powiedzieć. No chyba raczej tak. No bo jeżeli za granicą, to podatki, no dla tamtych, tak? No tak mi się wydaje. Chodź, bo taksówka. No, mogliby płacić podatki w Polsce, ale nie płacą, bo mają firmy w Estonii, więc... No, wyzyskują Polaków i to wszystko, powiem tak szczerze. Mogliby płacić, ale się śpieszę. Idę już. Dobra, ale to można by ich zmusić do tego, żeby płacili podatki w Polsce? No, proszę pana, to trzeba jakichś dobrych fachowców, żeby ich zmusili. Co my poradzimy? No, na pewno, na pewno. No, ale jak taki rząd mamy, to co zrobimy? Idę. Dobra, w takim razie niech tylko pani powie, to przedsiębiorcy powinni więcej płacić podatków jednak niż osoby pracujące na etacie? Na pewno, ja myślę, że tak, bo osoby pracujące na etacie, zobacz pan, tak płacą podatki i wszystko i tak jeszcze teraz przy tej takiej byle jakiej podwyżce, co dali, jeszcze podatek zabrali dla tych biednych emerytów. Może jestem w błędzie, że to mówię, ale no to już nie powinni tego robić. No już rząd, całe państwo. Idę. Czyli trzymać ludzi w Polsce i opodatkować jeszcze. Tak jest. Wszystkiego tak dobrego. Dziękuję. W Wielkiej Brytanii, w Estonii, bo jest mniejsze. Ja wiem, ja rozumiem, ale dla mnie to jest głupota. To jest jeżeli zdrada? To jest Polakiem, to powinien płacić podatki tutaj. Mhm. Nie dziwmy się, że mamy tak, jak mamy. No. A nie sądzi pani, że to robią, bo przede wszystkim są za wysokie te podatki? Za wysokie są na pewno. To jest u nas głupotą, bo obciążamy tych, co nie mają, a ci, co mają, no niestety, taka jest prawda, płacą najmniej. Dzień dobry. Co trzeba zrobić, żeby przedsiębiorcy wrócili do Polski z podatkami? Bo na razie optymalizują firmy i tak dalej. Pewnie obniżyć podatki to by było pewnie najlepsze. I żeby były stałe przepisy, proste, stałe przepisy. A, w ogóle podatków nie brać. Bardzo, bardzo mi się to podobało. Dziękuję uprzejmie. To wrócili z podatkami do Polski. Nie wiem, ZUS zlikwidować. Jak mi się to podoba, super wypowiedzi. Czego bym sobie życzył? Sprawiedliwości w podatkach? Tak jest, czyli niskich podatków? No przede wszystkim. I równych dla wszystkich. Niestety. Na szczęście jest Mateusz, do którego możecie napisać, możecie się skontaktować. Nie wnikam w koszty, bo to każdy inaczej będzie miał, więc piszcie. Jeśli macie firmę, która spełnia mniej więcej warunki,